Pierwszy jestem. Oh my god, lol, biorę tę Valkyrię. Kradnę. Hej, joink, majno. Dobra, mamy Lusa. Co tu się dzieje? Mam 550. Nie mam łuk. Łuk, 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 łuk. Nie stać mnie. Co tu się dzieje? Nie wiem, co kupić. A 9. Jak mam ammo kupić? Nie musiałem, nie mam. Bo już myślałem, już się bałem. Strefa jest, tu się jakoś zamyka. Mamy materiały po bokach. Kurde, te, nie chciałem tego strzelić. Dostał mukę po na łeb. Mega lul finisher. Ale buty dostał. Kolejny sędzi. Jest. Dobra, i to jest chyba? To nie wiem ilu minut, ale fan to jest, fan się wydaje. Teraz mam 1150 tych główienków i nie mam swojej broni. Nie mam swojej broni. O, tu widzę jakie itemy ma mój team. Next airdrop weapons. A, czyli tu mamy jakieś główienko jeszcze. Wydaje mi się ten mod strasznie zajebisty, tak do grania, do wydania fanu, tylko że powinienem kupić scope'a. Jestem ciekawy jak ten łuk działa. Wydaje mi się, że miałem ulepszyć ten łuk, bo nie mam scope'a teraz i muszę to ulepszać ten łuk. Przychodzi. Tu strefa bije. No to ładnie, ty dużo to bije ta strefa, czyli nie można w tej strefie wchodzić. To jest 1-1. Dobra, ciekawe to jest. Biorę R9, ulepszam. Dobra, bo powiedzmy kupiłem sobie za wszystko. Teraz co to będzie. Wydaje mi się, że najpierw muszę główienka zbierać. No, krowa bizuje, niepoważny. What the fuck? Czyli za te zrzuty warto walczyć. Nie, no za tyle obejść jest zbożować, ona ma chyba krowę. Dosna. Jestem ciekawy jak te inne mapy będą. Muszę te inne mapy zagrać. To mi się nie podoba ta mapa. Ta artyleria, piuch. Jakiś kurwa high ground, inne dziwne rzeczy. Ale to się skalbuje. Dobra, przynajmniej ogarnę sobie tryb i to jakoś umówię. Kawie. Dobra, kurwa, chcecie tryhard, to macie tryhard. Dobra, teraz, kurwa, chodźcie. Że plecak robi? You revive squad mates bonus shield? Beczka. Nie mam, zginął. Pogu! Dobra i elegancja, Francja. A tu sobie mogę stanąć, dobra, czyli mogę wyjść. Takie pole, w którym muszę stać. Mogę być gotowy wcześniej. Nagram tu OP jest. Tego już zintował. O kurde, ja też. Ja pierdolę. Pyk, Lidmark. No i w pipę chyba staliśmy. A teraz jest match point. Dobra. Biorę flatę.
Dwa nade'y ich robię. Galulloba. Tiebreaker, tiebreaker? Breaker. Tiebreaker. Dobra, czyli ten to slowuje. Next airdrop weapons. Się cały czas zwiększa, z każdą rundą coraz lepsze rzeczy tam są. No ty flatlinę jeszcze ten nawet jest. No kurwa te. Nie, ginie. Jest? Dobra, nic nie zrobiłem w tej rodzinie, tylko kiedy trzeba. I będzie jakieś super zakończenie. Te motkę da się kliknąć. Ale po gór, na końcówce tego. Ekranu, match is a win. Dobra, giera, ha. I fundur. Plus tych broni, wydaje mi się, że flatline jest najlepszy. No, kupię sobie flatline'a. Skilli nie chcę, bo te skille są jednego użytku, tak? Już teraz je kupię i one są jednego użytku. Flatline na początku będzie najlepszy. Celi nie potrzebujesz tak bardzo. O kurde, to jest nowa mapa, tego nie grałem jeszcze. Wysuna, to jest duże. Joj, maj. O, dostał. Mukę. I logik, pyk, pyk, i dojazd. Easy clap. Kurde, ej, powiem wam, fajna, ciekawa ta mapa jest. Jakby wydaje mi się, że granie tego jest takie, może być frustrujące bardzo. Kiedy się nie gra z ludźmi. Wiecie, z teamkiem i tak dalej, ale to wygląda koks, najmniej koks. Te materiały one się nie zachowują chyba na następny ten, czyli nie opłaca mi się, wiecie, mogłem sobie kuku kupić, nie? Mega loot Spitfire. Ale mi szkoda trochę tych. Oni, każdy z nich chce sobie pograć i mieć trochę panu, a trafił na mnie, no. No, kaska się nie zachowuje. To wszystko tutaj się sumuje. I w tej rundzie, którą mam, muszę wydać wszystko, nie? Ale nie da się tego usunąć, to jest głupie. O lol, tam jest portal.
Toal tu dojazd. Ej, nie! Szybki win. No. I nic nie wziąłem tylko portalu. To zdążę chyba nawet jeszcze jedną gierkę na to mapie zagrać. S? Mira, tak zaszalał. Nie, to jest inna. Ta, nie, nie? To? To jest jakaś mapa z Mirazem. Dobra, flata. Widzowie, flata. A wydaje mi się, że bez dodatku wszystkich broni nie ma lepszej broni niż flatline. Tak szczerze. Flatline krowa. Bez dodatku. Fajna ta mapa jest, naprawdę. Ciekawa. O, to jest to z tych, z Valkyrią, z tych leaków chyba co było. To niby Hammond Labsy, nie? Że nowa miejscówka na Hammond Labsach. A to nie jest to. Czyli to jest, to po prostu to był leak. Nie mam kół, wszystkie kół zużyłem. No, nie najgorzej. O, nie, był w kundur. To jest. Zartowałem. Tiny cheats! I'm repairing myself. Dawaj winga. To najlepsze w tej broni. To nie zgrubaj ten wingman, ale... Nie ma rozszapów. Pa. Chciałem być team playerem, nie? Ale pokażę, o, podniosę cię. Ale nie zrobiłem tego, to był tylko bait. Ej, ja czyli... Piski pera nie wziąłem w ogóle ani razu. Żałosny jestem. W ogóle fajne to jest. Tak jakby to, że te skille tu macie, nie, i tak dalej, to wydaje mi się, że to umożliwia bardziej tworzenie team kompozycji. Radzenie tak jakby sobie tymi zasobami, tak? Tak jakby granie pod jakąś konkretną osobę. Tak by bardziej, o wiele bardziej teamplay się będzie liczyć na takim trybie, niż na takim zwykłym Battle Royale. Tam wiecie, cooldowny macie i tak dalej, a tu macie ograniczone zasoby i tak to wykorzystacie. Robić na przykład jump pad i dojazd, no ale robisz tego, no. Czekolotek! To! Ej, finiszerek na główkę. Byłem straszny. A to mój teammate. Help, I'm down. Fajna jest ta mapa, ciekawe są te mapy. Jest dużo tak jakby covera, openu. Tak jakby nie można tak obłędnie, tak głupio przed siebie iść i że wszędzie ci, tak jakby nigdzie cię nie można zabić, ani powalić, ani nic takiego. Ale nie wiem, czy mam ochotę zagrać tym łukiem. Tak? Zagram tym łukiem, grać razem z fajnym. Uuu, widzowie, ale będą dymy teraz. Jo, ci dupia. I co mogę zmienić jeszcze? Trójka biera. Postaram się trochę z nimi, ale ja nie mam w ogóle medów. Ale to dobrze, da mi wygrać i nie będziemy mieli winka od razu, nie? Jestem na farmie i postrzelam trochę z łukiem. Ja to mam głowę. Chyba, że ich zniszczę od razu, ale to nie będzie moja wina. I chyba razem wszyscy. Daj przy. Ale dostał hejzika, omega lul. He? Nie, no to chyba wyszedł. Nawet nie pograłem tą bronią, o co w ogóle chodzi? Ta motka jest fajna. No, ale bo fajny był koksem. Dobra, ten fajny był koksem. Perka sobie, dobra. Oj, opeta postać jest. No, jest on trolem. Mogę tapnąć gościa, czy nie? No i karamba, nie wiem, czy mogę, chyba mogę tapnąć.
Biorę, tak. Bardzo stary i ten. No co to kurde było? Trafi. Kurwa, nie chcę już tego grać. To te wszystkie map? To jest taka nudna ta mapa, szok. Daje mi się ta broń i tak. Ona nie będzie jakoś kurde w mecie. To jest taki kurde wingman. Bierzesz go, trołujesz nim grę, albo wygrywasz grę, no. I fire up. Naprawdę, ten fire w tej broni jest koksem jakich. Dzieciakiem będę tylko to grał. I to mają strefę? Nie mają, muszę zejść. Mogę tapnąć? Let me, no. Okej. Fajny ten łuk jest, coraz bardziej mi się podoba. Ale wydaje mi się, że on nie będzie ciężki, a ta broń nie będzie jakaś ciężka. Wydaje mi się, że będzie mocniejsza nawet od Wigmana. Kurwo ty, no. Dziwny, specyficzny ten bow, tak? Ciężko się gra, bym powiedział. O, i teraz jest match point. A, czyli 3 punkty? Czyli Bezos? Nie, Bezos 7 to jest? Tak, bez... nie. Tak, Best of 7. Najbliżej wygranej. Dobra, kupię plecak. Bo jestem team playerem. Nie podniosłem jeszcze nikogo. Nie za lifeline w teamie. Powiem wam tak, że ktoś grający w Rasta będzie takim szefem z tego łuku. Ten łuk już się tak zaczyna podobać. Ej, to się nie da odrobić. O, no boże, się zdenerwowałem trochę, ale... Chodźcie. Ile tu się daje. Fajny ten łuk. No, fajne.